Te trzy tomy, które Państwo tutaj widzicie, to partytura opery Damy i Huzary autorstwa Lucjana Kamińskiego, który jest też autorem libretta według sztuki Aleksandra Fredry. W tych partyturach jest zapisane wszystko. Słowa, nuty, barwa, orkiestry, to, co my mamy widzieć i słyszeć. Autor nawet dokładnie określił poszczególne postaci, jakie mają być. Jedna z pań, tak zwana organowa, ma lat koło 65, wdowa, groźna ksantypa. To dzieło powstało w 1930 roku i zostało przez autora dedykowane Józefowi Piłsudskiemu, pierwszemu żołnierzowi, wodzowi, ojcu i wychowawcy nowej Polski radosnej, mocnej, twórczej. Z żołnierską tą operę składa w hołdzie autor Lucjan Kamiński. A jednocześnie ta opera, to libretto, te trzy tomy, opera, autor są przykładami tego, jak decyzje ludzi, innych ludzi spowodowały, że wielka kariera, jaka stała przed Lucjanem Kamińskim, została zniszczona, zapomniano o jego dziele. Warto przypomnieć postać Lucjana Kamińskiego, warto przypomnieć jego dzieła, chociażby z tego powodu, że Lucjan Kamiński był profesorem Uniwersytetu Poznańskiego, wielkopolaninem. Urodził się w Gnieźnie w 1885 roku. Pochodził z dosyć bogatej rodziny. Rodzice mogli sobie pozwolić na to, że Lucjan Kamiński wyjechał do szkoły do Wrocławia, a później studiował w Berlinie u Maxa, między innymi u Maxa Brucha kompozycję. Po skończeniu studiów w 1909 roku wyjechał do Królewca. W Królewcu włączył się w życie kulturalne miasta, został między innymi redaktorem muzycznym Königsbergs Allgemeine Zeitung. I tam w 1913 roku ożenił się z Wintą Herder, śpiewaczką niemiecką. To jest dość ważny fakt w życiu Lucjana Kamińskiego. I tutaj po raz pierwszy wkracza historia. I w 1918 roku za postawę propolską, postawę antyniemiecką Kamiński zostaje wyrzucony z Królewca. Wraca do Poznania, początkowo jest wicedyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej, która później się przekształciła w konserwatorium. Jest recenzentem muzycznym Kuriera Poznańskiego. I w 1922 roku powstaje muzykologia. Lucjan Kamiński jest jednym z twórców, jej twórców na Uniwersytecie Poznańskim, zostaje profesorem nadzwyczajnym i rozpoczyna swoją karierę naukową. Około 1930 roku powołuje do życia Państwowe Archiwum Fonograficzne. Jest to rzecz bardzo ważna w jego życiu, w ogóle w życiu w etnografii polskiej. Jest to bardzo nowoczesny sposób zbierania folkloru muzycznego. Lucjan Kamiński nie chodzi po wsiach tak jak Oskar Kolberg, nie notuje melodii, tylko kupuje specjalne urządzenie do nagrywania na wałkach i nagrywa pieśni ludowe na terenie Kaszub, Pomorza, Wielkopolski, Dolnego Śląska. W 1939 roku, kiedy wybucha wojna, to archiwum, jedyne w Polsce i wówczas jedno z największych w Europie, liczy około 4000 wałków. Niestety archiwum zaginęło w czasie II wojny światowej. W 1939 roku profesor Lucjan Kamiński zostaje aresztowany. Zostaje aresztowany przez hitlerowców, ponieważ jego książka na temat muzyki Kaszub, napisana na podstawie tego, co było nagrane, jest uważana za dzieło antyniemieckie, ponieważ profesor wykazuje polskość Kaszub, polskość Pomorza. I dzięki żonie Lindzie Herder profesor zostaje z więzienia zwolniony, pracuje przez krótki okres czasu w Bibliotece Raczyńskich, po czym zostaje ponownie aresztowany i w 1941 roku Niemcy składają mu propozycję. Albo podpisze Volksliste, albo cała jego rodzina łącznie z nim zostaje wywieziona do obozu koncentracyjnego. Profesor podpisuje Volksliste i działa właściwie tylko jako kompozytor. W 1945 roku, po zakończeniu wojny, do Urzędu Bezpieczeństwa ktoś przynosi donos na Lucjana Kamińskiego, że szkodził Polsce, współpracował z Niemcami. Profesor zostaje ponownie aresztowany wraz z żoną. Żona umiera w więzieniu,
A profesor Lucjan Kamiński staje przed sądem, jest bardzo głośny wówczas w prasie poznańskiej proces. Nie udowodniono mu współpracy z Niemcami, ale za to, że podpisał Volkslistę, został odcięty od pracy naukowej, od kontaktów naukowych, nie wolno mu było prowadzić żadnej działalności. Został skazany na 3 lata więzienia, ale po kilku miesiącach Bierut go ułaskawił i profesor wyjechał do Torunia, tam uczył w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej. Próbował jeszcze coś robić, no ale niestety już był starszy, schorowany i tam zmarł w 1964 roku i został skazany na zapomnienie. Czasami studenci muzykologii, którzy uczyli się historii na metodologii etnografii, gdzieś tam to nazwisko Lucjana Kamińskiego się przewijało i wydawało się, że to już się tak skończy. W 2020 roku zadzwonił do mnie dyrektor archiwum wojewódzkiego, pan Krzymień w Poznaniu i mówi: panie Andrzeju, są do kupienia partytury Kamińskiego. My ich kupić nie możemy jako archiwum, czy wy jesteście zainteresowani? Ja, nie widząc nawet tych partytur, zdecydowałem się od razu, że kupujemy. I kupiliśmy właśnie tą operę i wielkie dzieło profesora, Symfonię Wielkanocną, która w przyszłym roku będzie wykonana w grudniu na stulecie, na rocznicę, setną rocznicę powstania muzykologii w Poznaniu. Więc ta historia jakby się odwróciła, coraz więcej się mówi o profesorze, coraz więcej się gra jego muzyki. Opera, proszę Państwa, została, jak można przeczytać we wspomnieniach profesora, który gdzieniegdzie się przewijał, skrojona do wojskowych celów, trochę został zmieniony tekst, no bo nie każde słowo może znaleźć swoją odpowiedź jakby w rytmie muzyki. Profesor napisał to libretto jeszcze raz, ale w dużej części pokrywa się ono z tekstem Aleksandra Fredry. Ukończył operę, dokładnie wiemy kiedy, 28 listopada 1930 roku o godzinie 3 rano. Do roku 1935 o operze nic nie słychać. Może profesor czynił starania, żeby ta opera została ponownie wystawiona, ale to nie było wcale takie łatwe. W 1934 roku, tak jak mówiłem, dedykował marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Opera miała swoją premierę w Poznaniu. W październiku 1938 roku premierę poprowadził ówczesny dyrektor opery dr Zygmunt Latoszewski i opera do maja 1939 roku była wystawiona 15 razy. Może nam się wydawać, że to jest niewiele, ale jak na tamte czasy 15-krotne wystawienie nowej opery to jest ogromny sukces. Mogę Państwu tylko powiedzieć, że w tym samym sezonie jeden raz oglądano Lakmę de Libesa, na przykład bardzo znaną w Europie operę, czy chociażby Fausta Goethego, którego wystawiono tylko 2 razy. Wróżono operze wielką karierę. Recenzenci troszkę się podzielili, bo jedni zarzucali, że opera jest momentami zbyt łatwa, zbyt lekka, zbyt przyjemna. Drudzy chwalili, że bardzo dobrze, że opera jest lekka, łatwa i przyjemna, bo trafi do ludzi, będzie można jej słuchać. Że była wykonywana, to świadczą chociażby ślady. Prawda? Widzimy tutaj, to są znaki dyrygenta, te czerwone podkreślenia, są wykreślenia, gdzie niektóre takty zostają opuszczone. Może nie wszystko znalazło pokrycie w muzykach, którzy grali wówczas w Teatrze Wielkim w Poznaniu, ponieważ opera jest napisana na dosyć duży skład. Niestety, tak jak mówiłem, koło historii przerwało karierę profesora i są dwie wersje. Jedna jest taka, że te duże dzieła zostały wywiezione przez rodzinę jeszcze pod koniec wojny lub zaraz po zakończeniu wojny do Niemiec, do rodziny żony. Druga wersja jest taka, że chyba mniej prawdopodobna, że profesor, uciekając, wziął te rzeczy ze sobą i wsiedli do pociągu. Pociąg był bombardowany pod Kutnem i profesor wówczas z rodziną uciekł z tego pociągu. Wszystko zostało w przedziale. Tylko że wtedy nie wiemy, skąd ta partytura znalazła się w Niemczech, bo została zakupiona chyba w okolicach Berlina w antykwariacie. Tam trafił na nią tropiciel
polskich śladów, wielbiciel Józefa Piłsudskiego, który pojechał po ten rękopis tylko dlatego, że było nazwisko Piłsudskiego. No, zorientował się, że to nie jest rękopis Piłsudskiego, ale Bóg dzięki zakupił, przywiózł i sprzedał do biblioteki. No, zapraszam Państwa do wysłuchania. Mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli obejrzeć tą operę w Teatrze Wielkim. Zapraszam w grudniu przyszłego roku do Filharmonii Poznańskiej. I najbardziej cieszy mnie fakt, że istnieje takie coś jak Stowarzyszenie z Muzyką do Ludzi, którzy się takimi odkryciami naszymi bibliotecznymi zainteresowało i chcą to wystawiać. I zapraszam Państwa w imieniu naszej braci tutaj bibliotecznej do Ceglarni Jarosławki 20 października w środę, gdzie odbędzie się no nieco okrojona, ale jednak premiera przedstawienia Ucjana Kamińskiego, Damy i Huzary. Serdecznie zapraszam. I przy okazji, kiedy spoglądam na takie rękopisy, kiedy je odkrywam, kiedy je dostajemy do biblioteki, zawsze mam nadzieję, że to, co pozostaje zagubione, tak jak archiwum fonograficzne, kiedyś się odnajdzie. I tak jak w antykwariacie w Niemczech znaleziono te partytury, mam nadzieję, że w jakiejś bibliotece, w jakimś archiwum, gdzieś w piwnicach spoczywają wałki polskiego archiwum fonograficznego i kiedyś je odzyskamy. Dziękuję bardzo.